Nie robię nic wbrew woli, ja toczę się powoli. Choć marodzona matka nie stroniła od alkoholi, już mnie to nie boli. Trafiłem do bidula w Turawie, siedziałem tam 4 lata. No teraz nie wiem, kim jest mój tata. Ma wpis z urodzeństwa, wiem tylko o 8, chciałbym ich odnaleźć. Aby tego dokonać, mógłbym nawet oszaleć. W tym samym czasie, gdy ja byłem w tym piekle, pewne małżeństwo miało się całkiem nieźle. Ona ma na imię Jola, a on Henryk. Kupili gazetę, przeczytali w jednej z rubryk o moim domu dziecka. Postanowili wziąć stamtąd małego szkraba, bo wiedzieli, że dla nas jest to męka. Wzięli mnie na ślepo, a dokładnie przez telefon. Gdy po mnie przyjechali, zrobiło mi się na sercu lekko. Byłem u nich 10 dni, potem musiałem wrócić. Nie chciałem się smucić, jakoś załatwili, że u nich zamieszkałem. Od razu ich pokochałem, rosłem w miłości. Przynajmniej tak myślałem, ojciec się wciąż złościł na mamę. Pił ją, pił, a ja na to patrzyłem. Nic nie zrobiłem, bo się bałem. Dobra, przenieśmy się kilka lat do przodu. Choć nigdy nie poczułem uczucia głodu, nie było mi lekko. Życie malowało mi się czarną kredką. Pamiętam 6 klasę, pierwszą próbę samobójczą. W kiblu w szkole znalazł mnie kolega. Dzięki ci, Kasper, do teraz mogę na tobie polegać. Podrastał czas gimnazjum, nie miałem tam przyjaciół, obwiniałem siebie. Lecz pamiętam pierwszą dziewczynę, to było w 3 klasie, wtedy czułem się jak w niebie. A ta kurwa mnie zdradziła, chuj ci w rejtwa, pizda jest jak mogiła. Przyszły wakacje, znalazłem przyjaciela, wciągnął mnie w ćwanie, miałem na samego siebie wyjebane. Moją nową matką była amfetamina, pewnego dnia weszła mi w głowę. Nie jest to rozkmina, co ja kurwa robię, Krzysiek, ogarnij się, bo będzie z tobą źle. I jakoś się udało i zdałem to z zawodówki. Niestety znowu lipa, za lufką lufki. Upierdolony, siedziałem na lekcjach, w końcu się wkurwili, zajebali mi po plecach. I chuj co dalej, chciałem być fryzjerem, a zostałem frajerem bez wykształcenia. W innych szkołach nie mam nic do powiedzenia. Chuj, były żyletki i chlanie na umór. Przez chwilę strzykawka była moim guru, ale to się zmieniło. Między mną a przyjacielem coś się pokurwiło. Miał do mnie sapy, że zostałem punkiem. Za te wszystkie słowa z chęcią wyjebałbym ci garkiem. Ty kurwo, ile razy przy mnie płakałeś, teraz się na mnie wyjebałeś. Pierdol się. Pamiętam irokeza, miał kolor czerwony, ile razy słyszałem, ty bruda się pierdolony, aż w końcu to się stało. Wszedł sobie z kolem, dostałem jebane od tak zwanych kolegów. Przed domem mojej babci, ona sprzedała ich na psy, a to mi się nie farci. Przyszedłem do domu, druga próba samobójcza, więc stanąłem na nogi. Dziś nie widzisz tego głupca, co kiedyś trzymam w sercu wiele przeżyć. Mam kobietę, którą kocham, choć niekiedy strzela mi focha, kiedy jestem przy niej. Cały świat naokoło ginie, jesteśmy tylko my i tak już zostanie. Na koniec chciałbym bardzo przeprosić moją mamę. Wiem, że zrobiłem ci wiele krzywdy, lecz obiecuję, nie powtórzy to się nigdy. A jeszcze jedno, bo zapomniałem. Pamiętam, jak do szkoły się włamałem. To było po pijaku, teraz tego żałuję. Na rozprawie czułem, jak w myślach sędzia pod nogi mi pluje. Jakoś się z tego wywinąłem, inną drogę obrałem. Nigdy w tych sprawach tak głęboko nie myślałem. Zacząłem nawijać, to przynosi mi ulgę. Dla mnie jest to lepsze niż zrobić na mieście burdę.